Na początek takie pytanie, każdy z nas może się zastanowić, skąd wiemy, że to, w co wierzymy, jest prawdą. Bo ludzie wierzą w różne rzeczy i często wierzą w coś dlatego, że po prostu chcą w to wierzyć. Nie ma żadnych większych podstaw poza tym, że faktycznie takie mają przekonanie. A jeżeli ich zapytać, co jest podstawą tego przekonania, no to właśnie samo przekonanie jest podstawą. Czyli to, że w coś wierzą, wynika z tego, że chcą w to wierzyć, że chcą, żeby to było prawdą. Ale to nie są dobre podstawy. Szczególnie, jeżeli mówimy o sprawach życia i śmierci, tego, co będzie po naszej śmierci. Więc chrześcijaństwo nie jest religią, nie jest wyznaniem, które opiera się na osobistych przekonaniach wyznawców, nie jest wytworem ludzkich wyobraźni, nie jest też efektem takiego rozumowego wnioskowania. Opiera się na Bożym objawieniu. Bóg przez wieki objawiał się przez proroków, a w pełni objawił się przez swojego Syna. Dlatego podstawą naszej wiary jest właśnie życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. A podstawą naszego nauczania są nauki Chrystusa i tych, którym Jezus przekazał swoje słowo. A to wszystko my dzisiaj znajdujemy w spisanym Słowie Bożym. Dzisiejsze kazanie będzie mniej typowe, bo będziemy skupiali się na wiarygodności biblijnej relacji, na tym, dlaczego i skąd wiemy, że Biblia jest wiarygodna. I takie pytanie dla nas na początek. Kto napisał największą część Nowego Testamentu? Kto napisał największą część Nowego Testamentu? Ktoś się nieśmiało mówi, że apostoł Paweł. Wydawałoby się, że apostoł Paweł faktycznie napisał najwięcej ksiąg Nowego Testamentu, ale jeżeli chodzi o najdłuższy tekst, który został spisany, to ewangelista Łukasz, który napisał dwie księgi, ale zajmują one dużo więcej niż wszystkie księgi apostoła Pawła. Łukasz napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie i Dzieje Apostolskie mamy już za sobą w serii nauczań, a przed nami, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będzie właśnie Ewangelia Łukasza, bo chciałem, żebyśmy wspólnie przechodzili przez jedną z Ewangelii i akurat Łukasz stał mi się bliski przez czas spędzony w Dziejach Apostolskich. Więc dzisiaj zaczniemy od początku, właściwie tylko od pierwszych czterech wersetów takich wprowadzających w teksty Ewangelii. Więc to jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, pierwsze cztery wersety. Ponieważ wielu podjęło się ułożenia opowiadania o dziełach dopełnionych wśród nas, tak jak nam to przekazali ci, którzy od początku byli ich naocznymi świadkami oraz sługami słowa, postanowiłem także ja, po uważnym zbadaniu wszystkiego od początku, po kolei ci to dostojnie Teofilu opisać. Tak byś mógł się przekonać o wiarygodności wyłożonych ci słów. Bardzo krótki tekst, nie sugerujmy się co do długości kazania. I to jest wprowadzenie, które bardzo mocno dotyka właśnie tego tematu wiarygodności biblijnej relacji. Tego, skąd możemy wiedzieć, że Biblia jest wiarygodna. I od tego zaczniemy całą serię nauczań z Ewangelii Łukasza. Żeby na początku przekonać się, czy nabrać jeszcze większej pewności do zapisanych w tej Ewangelii słów. Bo Łukasz też chciał, żeby taka była reakcja Teofila. Żeby Teofil, czytając Ewangelię, upewniał się co do wiarygodności słów, które są tam zapisane. Dodatkowo spojrzymy też na Ewangelię Łukasza z lotu ptaka. Zobaczymy taki obraz z góry, zanim wejdziemy w kolejnych kazaniach poszczególne fragmenty. I zawsze dobrze jest zacząć czy księgę, czy fragment od odpowiedzi na podstawowe pytania, na kilka takich podstawowych pytań. Czyli co, kto, do kogo, dlaczego, gdzie, kiedy, jak. Bo odpowiedzi na te pytania pomogą nam zrozumieć kontekst i poznać znaczenie dla tego pierwszego odbiorcy. Żeby od razu nie wczytywać czegoś w ten tekst, czegoś, czego tam nie ma. Bo my dzisiaj żyjemy w takim kontekście kulturowym, a pierwsi odbiorcy żyli w zupełnie innym kontekście kulturowym. Więc powinniśmy zrozumieć najpierw, co oni przez to rozumieli, żeby później zrozumieć, co to znaczy dla nas. Więc podstawowe pytanie, kto napisał tekst? Wiemy, że Łukasz, tak jest zatytułowana Ewangelia, chociaż nigdzie się nie podpisał. Nigdzie w tekście nie jest opisane, że to ja, Łukasz, piszę ten tekst, ale wskazuje na to kilka rzeczy. Po pierwsze, zarówno ta Ewangelia, jak i Dzieje Apostolskie zaczynają się od pewnego wprowadzenia i w obu tych wprowadzeniach jest mowa o Teofilu. W obu wprowadzeniach autor pisze do Teofila i w Dziejach Apostolskich wspomina wcześniejsze dzieło, więc wiemy, że to jest ten sam autor. A dodatkowo z Dziejów Apostolskich widzimy tam w opisie, że autor pisze w pierwszej osobie liczby mnogiej, czy opisuje siebie jako tego, który brał udział w wydarzeniach. Łukasz pojawia się tam w 16 rozdziale,
jako osoba, która uczestniczyła w wyprawie misyjnej. Więc stąd wiem, że akurat Łukasz jest autorem i dziejów, i Ewangelii. Wiemy też o Łukaszu, że był poganinem. To wiemy akurat z listu do Kolosan. Był poganinem, czyli że nie był Żydem, bo tam Paweł w liście do Kolosan pisał o tym, czy wymienił swoich współpracowników żydowskich, a potem wymienił pozostałych współpracowników, którzy nie byli Żydami. W tym właśnie wymienił Łukasza. I to jest ciekawe, bo ten fakt czyni go jedynym autorem biblijnym, księgi biblijnej, który nie był Żydem. Wszyscy pozostali byli Żydami, tylko Łukasz jako jedyny był poganinem. A poza tym był też lekarzem. To też się dowiadujemy z listu do Kolosan. I to pochodzenie Łukasza jest widoczne w tej Ewangelii. Widoczne jest dlatego, że Łukasz używał bardziej zrozumiałego dla pogan języka. Na przykład, kiedy cytował Stary Testament, to sięgał po greckie tłumaczenie Starego Testamentu. Nie sięgał po hebrajskie tłumaczenie, które hebrajski odwinął właściwie, ale sięgał po greckie tłumaczenie Starego Testamentu, czyli po Septuagintę. Ewangelia Łukasza jest też jedyną, w której nie pojawia się taki termin, który możemy kojarzyć, czyli rabbi na Jezusa, nauczyciel, mistrz. On pojawia się we wszystkich innych Ewangeliach, ale nie pojawia się w Ewangelii Łukasza. Tam jest używane są inne terminy. I inne hebrajskie terminy, które tam się pojawiają w tej Ewangelii, są wyjaśniane przez Łukasza. Więc widać, że pisał to poganin i pisał to do poganina, bo Teofil, do którego pisał, też był poganinem. Więc i dla nas też pogan może być łatwiejsze czytanie akurat tej księgi. Więc Ewangelia zaczyna się od pewnego wprowadzenia, od tych czterech wersetów. I podobnie zaczynają się też dzieje apostolskie. Tam też jest pewien początek mówiący, czy zwracający się do tego Teofila. I to wprowadzenie jest zapisane zgodnie z pewnym standardem tekstów historycznych. To też podkreśla, że to jest tekst historyczny. Podobne elementy na przykład zawiera dzieło greckiego historyka Herodota, który też pisząc swój tekst na początku zawarł takie wprowadzenie, pisząc w ten sposób. Są to badania Herodota z Halikarnasu, które publikuje, aby zachować od zapomnienia pamięć o dawnych czynach człowieka. I tamten grecki historyk, zaczynając swój tekst, zapisał, że wykonał pewną pracę badawczą, zanim opublikował to dzieło. I podobnie Łukasz też pisał, skąd wie o wydarzeniach, o których pisze. Więc to wprowadzenie opisuje, czy wyjaśnia sposób powstania Ewangelii. Mówi ono, że przed Łukaszem byli też inni ludzie, którzy podjęli się z pisania tych wydarzeń. Czyli byli inni, którzy też włożyli trud w to, żeby opisać tamte wydarzenia. I tutaj nie wiemy dokładnie, kogo Łukasz miał na myśli, ale powszechnie uznaje się, że ewangelista Marek napisał swoją Ewangelię wcześniej przed Łukaszem. Prawdopodobnie też Mateusz był wcześniejszym ewangelistą niż Łukasz, więc mógł mieć na myśli przynajmniej tych dwóch, ale raczej miał na myśli jeszcze kogoś więcej, bo pisał o wielu, którzy podjęli się z pisania tych wydarzeń. I Łukasz nie miał tutaj na myśli tego, co my dzisiaj znamy jako Ewangelie apokryficzne. To od razu takie pytanie, kto słyszał cokolwiek o czymś takim, o Ewangeliach apokryficznych, albo wie coś o nich, tak żeby wiedzieć, czy orientujemy się mniej więcej w temacie. Okej, mniej osób, ale i tak warto o tym powiedzieć, dlatego że pojawiają się czasem artykuły na portalach, gdzieś w czasopismach, mówiące, że są gdzieś jakieś ukryte Ewangelie, które nie trafiły do Biblii, które ktoś ukrył. Faktycznie powstało wiele pism, które odnoszą się do życia Jezusa, ale powstały one znacznie później, najwcześniej w II wieku po Chrystusie. I to są pisma, które są zmyślonymi historiami, które jakoś odnoszą się do życia Jezusa, ale na przykład są stworzone po to, żeby przemycić inne nauczania, takie gnostyckie, czyli ujawniającą pewną wiedzę tajemną, od greckiego słowa gnosis, czyli wiedza. Były takie teksty, które powstawały po to, żeby na bazie historii Jezusa wprowadzić pewne nauczania, które były sprzeczne z tym, co głosił Jezus. I jest wiele takich pism, które na przykład są zatytułowane jako Ewangelie. Może kiedyś słyszeliśmy o Ewangelii dzieciństwa Tomasza. To jest Ewangelia, która opowiada o rzekomych cudach, których Jezus dokonywał między 5 a 12 rokiem życia. I już sam ten fakt pokazuje nam, że to nie może być prawdą, bo jeżeli pamiętamy z Ewangelii Jana,
Jan opisywał, że pierwszym cudem Jezusa był cud w Kanie Galilejskiej, więc nie mógł dokonywać cudów wcześniej w swoim życiu. Poza tym cuda, które są tam opisane, są dosyć dziwne, wręcz fantazyjne. Dla przykładu jest opis sytuacji, w której jakieś dziecko padło martwe, dlatego że biegnąc zahaczyło Jezusa o ramię. To nie pasuje do Jezusa. W innej historii Jezus ulepił z gliny ptaszki i ożywił je. Jest to ciekawe, bo akurat ta historia trafiła później do Koranu, więc to pokazuje dodatkowo, że Koran, wiarygodność Koranu jako tekstu, który bazował na takich zmyślonych historiach. Więc koniec końców, czy podsumowując, gnostyckie księgi sugerowały, że istniała pewna wiedza tajemna, że było jakieś ogólne nauczanie dla chrześcijan, ale była pewna wiedza tajemna, która była dla wybranych. To na przykład widać w innej Ewangelii, Ewangelii Tomasza, która zaczyna się od słów. To są sekretne słowa, które wypowiedział żywy Jezus, a spisał je Dydymus i Judasz Tomasz. Więc tutaj widzimy pewien sekret, który był ujawniony tylko tej osobie. Też innej Ewangelii, Ewangelii Marii, rzekomo Marii Magdaleny, która otrzymała od Jezusa sekretne nauczanie. Więc ten element sekretnej wiedzy jest tam gdzieś zawarty. I gnoza nie była jednorodnym nauczaniem. To nie było jakiejś jednej księgi, która by opisywała, w co wierzą gnostycy. Ale mówili oni na przykład, że świat materialny był stworzony przez złego Boga, zwanego Demiurgiem, a świat duchowy był stworzony przez dobrego Boga. I przy tym gnostycy odwoływali się często do judaizmu i chrześcijaństwa. I tak na przykład utożsamiali tego złego Boga z Bogiem Jahwe, Bogiem Starego Testamentu, a Boga dobrego, tego duchowego, z Bogiem Nowego Testamentu. I tutaj też jest, pojawia się jakieś oddzielenie Boga Starego i Nowego Testamentu. Wiem, że dużo o tym mówię, może wydawać się jakieś egzotyczne, ale warto o tym wspomnieć, bo nawet w tym budynku, to jest budynek, który jest używany przez różne grupy, całkiem niedawno odbyło się spotkanie osób, które popularyzują chrześcijańską gnozę. Właśnie w tym budynku są różne spotkania, między innymi właśnie spotkali się ludzie, którzy chcieli zgłębiać, czy poznawać, czy propagować takie nauczanie. Więc można zetknąć się z takimi przekonaniami. I to też pokazuje, że to, że ktoś mówi o Jezusie, nie świadczy jeszcze o tym, że jest chrześcijaninem. Jest wiele osób, które wierzą w Jezusa, jakiegoś Jezusa. Muzułmanie wierzą w Jezusa, mormoni wierzą w Jezusa, różne grupy wierzą w Jezusa. Powstawało sporo takich pism, które właśnie odnosiły się do życia Jezusa, no bo wielu chciało wykorzystać popularność chrześcijaństwa. I możemy czasem przeczytać o tym, że Kościół ukrył te księgi, że Kościół zablokował do nich dostęp. Tak jakby ktoś w historii Kościoła mógł zablokować dostęp do tekstów, które gdzieś tam były rozsiane po całym świecie. Te Ewangelie nie są ukryte. Jak ktoś jest zainteresowany, to można je przeczytać nawet w języku polskim. Część z nich jest dostępna, nawet na katolickich portalach, więc nie trzeba się tego bać. Nie trzeba się bać tych tekstów, nie trzeba się bać katolickich portali. Mamy Biblię, możemy weryfikować, sprawdzać, co oni mówią, co te teksty mówią, a co mówi Słowo Boże. Bo kiedy przeczytamy tamte księgi, to zobaczymy, że jest różnica między nimi, a między Ewangeliami. A ta różnica wynika z tego, co Łukasz napisał na początku swojej księgi, więc już wracamy do tego tekstu. Czyli wynika z tego, że ta księga, że Ewangelia Łukasza jest spisana jako rzetelna relacja historyczna. Opiera się na relacjach naocznych świadków. I Łukasz dokładnie zbadał dostępne zapisy i opowieści ludzi, którzy widzieli te wydarzenia. Natomiast tamte Ewangelie apokryficzne powstały długo po czasach Jezusa i prawdziwi autorzy tych ksiąg nie są znani. Są one opisane jako Ewangelia Tomasza, Bartłomieja, Filipa, apostołów, ale to nie oni napisali te księgi. Pewni ludzie po prostu podszywali się pod znanych uczniów Jezusa po to, żeby chętniej te nauki się rozchodziły, po to, żeby przemycić się dalej. Ale tamci autorzy nie mieli kontaktu ze świadkami życia Jezusa. A taki kontakt miał Łukasz. Łukasz, który nazywał ich naocznymi świadkami. I było wiele osób, z którymi Łukasz rzeczywiście miał kontakt. Na przykład Łukasz był towarzyszem apostoła Pawła, podróżował razem z nim. Podróżował też z Sylasem, który pochodził z kościoła w Jerozolimie. Zatrzymał się w domu Filipa, który był diakonem kościoła w Jerozolimie.
Łukasz był nawet z Pawłem w Jerozolimie. Był na spotkaniu, gdzie Paweł spotkał się z Jakubem, bratem Jezusa. Więc osobiście miał kontakt z wieloma osobami. Tutaj wiemy tylko o tych, o których pismo mówi, ale mogło być ich więcej. Bo kiedy był w Jerozolimie, to mógł spotkać się nawet z innymi osobami, które też chodziły razem z Jezusem. Mógł spotkać i rozmawiać z innymi apostołami. Mógł rozmawiać z Marią, matką Jezusa. I bardzo prawdopodobnie, że rozmawiał z matką Jezusa. A to dlatego, że właśnie u Łukasza czytamy i mamy taką najdłuższą część dotyczącą narodzin Jezusa i tego, co było jeszcze nawet wcześniej. Więc skądś Łukasz musiał to wiedzieć? Prawdopodobnie właśnie od Marii. Tym bardziej, że tam w Ewangelii Łukasza pojawiają się słowa, że Maria zachowywała te słowa i wydarzenia w swoim sercu. Więc pytanie, od kogo mógł to wiedzieć? No prawdopodobnie właśnie od Marii, więc zakładam, że Łukasz też miał kontakt z Matką Jezusa. Więc tak Ewangelia Łukasza, jak i pozostała część Nowego Testamentu, powstała na podstawie świadectw sług słowa. Tak są oni też nazwani. Więc to nie były opowieści ludzi, którzy kierowali się chęcią zysku. To nie były historie ludzi, którzy chcieli się wzbogacić dzięki temu, czy zdobyć władzę. Takie zarzuty czasem się pojawiają wobec chrześcijaństwa, że zostało wymyślone po to, żeby ci, którzy założyli chrześcijaństwo, mieli władzę, pieniądze, zysk z tego powodu. Jest prawdą, że w historii wiele osób wykorzystywało swoją religijną pozycję do tego, żeby właśnie wyzyskiwać ludzi. Widzimy niestety, że to jest zjawisko powszechne. Jest powszechne w tym sensie, że w każdej religii, w każdym kościele właściwie, niezależnie od tego, jaki kościół, jaka denominacja, mogą się znaleźć takie osoby. I to jest przykre, więc można zrozumieć ten zarzut, skąd on pochodzi, skąd on się bierze, jeżeli ludzie widzą tych, którzy religię wykorzystują do swoich własnych ziemskich ambicji. Ale tego zarzutu nie da się obronić, kiedy spojrzy się na pierwszych uczniów Jezusa. No bo zarzut brzmi, że to oni, że założyciele chrześcijaństwa założyli je po to, żeby zyskać, żeby zdobyć władzę czy pieniądze. No więc możemy spojrzeć, ile zarobili założyciele chrześcijaństwa. Założyciele w sensie ludzkim, bo wiadomo, że wiemy o tym, że Jezus założył Kościół, ale ci, którzy jako pierwsi głosili nauki Chrystusa. I zacznijmy od tego, że uczniowie Jezusa porzucili swoje zawody. Wielu z nich porzuciło je do wody, bo byli rybakami i zostawili łowienie ryb, zamieniając je na łowienie ludzi. Mateusz porzucił pracę celnika, był powodcem podatkowym na rzecz Rzymian. I często było tak, że powodcy podatkowi celnicy pobierali więcej, niż wymagał tego Rzym, więc wyzyskiwali swoich rodaków. Gdyby Mateusz nie miał skrupułów, gdyby zależał mu na kasie, to zostałby celnikiem i dalej wyzyskiwałby swoich rodaków. Apostoł Paweł porzucił swoją wysoką pozycję faryzeusza, tego, który był szanowany przez ludzi. I kiedy nawrócił się, to cierpiał dla Ewangelii. Dzieje apostolskie przedstawiają obraz Kościoła, który wszystkim się dzielił. Trudno jest działać dla zysku, jeżeli trzeba się wszystkim dzielić. A czytamy potem jeszcze o tym, że nastał głód, że Kościół w Jerozolimie był w potrzebie i potrzebował wsparcia innych kościołów. Życie apostołów nie było pełne uznania i władzy. Bardzo często byli przesłuchiwani przez rzymskie i żydowskie władze. Czytamy w Dziejach Apostolskich o śmierci, o zabójstwie właściwie Jakuba, który był pierwszym apostołem, który zginął męczeńską śmiercią. Nie wiemy z Biblii o pozostałych apostołach, jak zginęli, jak zmarli, ale z historii innych relacji wiemy o tym, że tylko apostoł Jan nie zginął śmiercią męczeńską. Wszyscy pozostali zostali zabici za wiarę. Byli krzyżowani, obdzierani ze skóry, ścinano im głowy, przebijano ich włócznią. A to wszystko dlatego, że byli sługami słowa. I tutaj mówimy o ludziach, którzy wcześniej, kiedyś zostawili Jezusa, kiedy schwytało go władzę. Czy kiedyś tak się bali, skryli się w domu w Jerozolimie, wtedy, kiedy ich Pan, ich nauczyciel został wysłany na krzyż. Ale potem Jezus zmartwychwstał, a oni otrzymali Ducha Świętego. I dzięki temu, i to sprawiło, że składali świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie, nawet za cenę swojej krwi. Żaden apostoł nie wyrzekł się wiary zmartwychwstałego Jezusa. A wielu próbowało obalić chrześcijaństwo,
Więc zależało mi na tym, żeby jakiś apostoł się wyłamał. Nikomu się nie udało. Więc to też jest dowód na wiarygodność chrześcijaństwa. Łukasz w tym wprowadzaniu pisał, że opisuje wydarzenia, które dopełniły się wśród nich, wśród nas. Więc to nie jest tylko historia o Jezusie, który pojawił się gdzieś tam skądś. To jest historia o tym, jak Bóg wypełnił w Jezusie swoje obietnice. Bo Jezus zszedł na ziemię, żeby wypełnić plan Ojca. Ten plan, który był znany od Starego Przymierza, od wieków, jest spójny z misją Jezusa. Nie ma Boga Starego Testamentu i innego Boga Nowego Testamentu. Jest jeden Bóg, a Boży plan wypełni się w Jezusie. I trzeci werset mówi, że Łukasz zbadał wszystko uważnie, czyli zapoznał się z tymi relacjami naocznych świadków, zapoznał się ze spisanymi źródłami i na ich podstawie wyłożył całą tą historię od początku. I tam pojawia się nawet słowo po kolei, co niekoniecznie musi sugerować pewien porządek czasowy. W większości jest zachowane, w większości Ewangelia Łukasza jest chronologiczna, ale nie wszystko jest w takim porządku. I widać to na przykład w Łukasza 3,20. Tam jest wspomniane uwięzienie Jana Chrzciciela, a zaraz potem jest opis chrztu Jezusa. Jak wiemy, chrztu Jezusowi udzielał Jan Chrzciciel, a nie zrobił tego, bo dostał przepustkę z więzienia. Po prostu kolejność jest trochę zmieniona. Najpierw wspomnienie Jana Chrzciciela, który trafił do więzienia, a potem Łukasz cofa się w narracji i opisuje to, co działo się wcześniej, kiedy Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi. Więc to uporządkowanie Ewangelii Łukasza bardziej dotyczy pewnego pogrupowania wydarzeń, nauk, takiego porządku logicznego. Często Łukasz podawał opis czas opisywanych wydarzeń, kiedy opisywał narodziny Jezusa. Wspomniał o tym, że działo się to za spisu powszechnego, za cesarza Augusta. Dodał też, że wtedy namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz. Więc mamy takie informacje historyczne, które podkreślają, że to jest jednak źródło właśnie historyczne. To nie jest opowieść, która działa się gdzieś nie wiadomo gdzie. To jest opowieść, która działa się w dokładnym miejscu, w dokładnym czasie, który został opisany. I Łukasz opisał wszystko od początku. W przeciwieństwie do na przykład Ewangelii Marka, Ewangelia Łukasza zaczyna się od wydarzeń przed narodzinami Jezusa. I spojrzymy teraz na tę Ewangelię z lotu ptaka, żeby zobaczyć, jakie wydarzenia, no nie szczegółowo, ale właśnie tak ogólnie opisuje. Początek to jest taki najdłuższy z wszystkich Ewangelii opis narodzin i dzieciństwa Jezusa. Już w tym początku widzimy, że to jest Ewangelia o zbawieniu. W żadnej innej Ewangelii tym razem nie pojawia się słowo zbawienie, jak w Ewangelii Łukasza. I to jest już widoczne na początku, bo ten temat zbawienia pojawia się u Marii, u Zachariasza, u Anioła Pańskiego, u Symeona, więc od razu widać, że ten, który przychodzi, przychodzi po to, żeby zbawić lud Boży. Tylko u Łukasza jest też historia tego 12-letniego Jezusa w świątyni. Inni ewangeliści tej historii nie wspominają. I to jest jedyna historia, która opisuje to, co działo się w życiu Jezusa między chrztem, między narodzinami a chrztem. 30 lat około życia Jezusa i tylko jedna historia, którą znamy. Ale ona jest ważna, dlatego że ona pokazuje, że Jezus od początku miał świadomość, że jest Synem Bożym. Natomiast publiczna służba Jezusa zaczęła się od Galilei. I w 4 rozdziale Łukasza mamy opis, kiedy Jezus odwiedził synagogę w Nazarecie. W mieście Nazaret, czyli w mieście, w którym Jezus się wychował. I w Łukasza 4 rozdziale 18-19 wersecie są słowa, które jakby na początku służby Jezusa, streszczając, na czym będzie polegała. I Jezus odczytał te słowa z księgi Izajasza. Dano mu zwój Izajasza, który przeczytał i odniósł te słowa do siebie. Więc to jest zapowiedź tego, jak będzie wyglądała służba Jezusa. Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębiony wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. I niestety Jezus nie był dobrze przyjęty w tej synagodze, w swoim mieście. Wizyta w tej synagodze skończyła się próbą zabicia Jezusa przez tych ludzi.
bo oni oburzyli się, kiedy Jezus wspomniał o tym, że Bóg pokazywał miłosierdzie głodnym i trędowatym poza Izraelem. Wspominał tu historię, dwie historie, w których Bóg okazał miłosierdzie tylko poganom, a nie okazał ich Izraelitom. I to doprowadziło do ich wzburzenia. Zaczęli się gniewać, ich duma narodowa nie mogła już tego znieść. I Ewangelia Łukasza faktycznie skupia się na takiej, możemy powiedzieć, społecznej rewolucji, na takim przewrocie. Bo szczególne miejsce mają w niej ci, którzy są pogardzani, którzy są uważani za gorszych w społeczeństwie. Na przykład poganie, Samarytanie, biedni, kobiety, celnicy. Już w pierwszym rozdziale Maria podkreślała to w uwielbieniu dla Boga. Mówiła, że Bóg zrzucił władców z tronów, a wywyższył pokornych, że potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Bo Jezus przychodzi do tych, którzy są świadomi swojego duchowego ubóstwa. Przychodzi do chorych, a nie przychodzi do tych, którzy myślą, że mają się dobrze. I Jezus wskazał też na taki rodzaj swojej służby w 7 rozdziale, bo odpowiedział tam Janowi Chrzcicielowi, który zapytał, czy Jezus jest Mesjaszem. I odpowiadając, wskazał właśnie na te rzeczy. To 7 rozdział, 22 werset. Dał im zatem taką odpowiedź. Idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok. Kulejący chodzą. Trędowaci doznają oczyszczenia. Głusi słyszą. Umarli są wzbudzani, a ubodzy słyszą dobrą nowinę. I dodał do tego, że szczęśliwy jest ten, kto się nim nie zrazi. Bo taka służba nie podobała się wielu osobom. W szczególności tym, którzy uważali się za lepszych przez swój materialny czy społeczny status. Wielu Żydów traktowało bogactwo jako wyraz Bożego błogosławieństwa. Jeżeli jesteś bogaty, to znaczy, że Bóg cię błogosławi. Jak nie jesteś bogaty, to Bóg cię nie błogosławi. Więc słowa Jezusa przeszkadzały tym, którzy pokładali swoją nadzieję w bogactwie. Jezus wołał nawet biada, biada wam bogatym, gdyż w pełni odbieracie są pociechę. Biada wam teraz opływającym dostatki, gdyż spadnie na was głód. Jezus wiele razy ostrzegał przed zagrożeniem wynikającym z bogactwa. I chodziło o to, że bogactwo samo w sobie jest złe, ale było wiele historii, w których bogacz był przedstawiony jako ten zły, ten, który nie podoba się Bogu. Na przykład człowiek, któremu obrodziło pole i z tego powodu chciał powiększyć swoją stodołę, swoje stodoły, bo myślał, że nie będzie musiał pracować, będzie mógł jeść, pić i się bawić. A Jezus w tej historii nazwał tego człowieka głupim, dlatego że nie był bogaty w Bogu. Był bogaty w materialne rzeczy, a nie był bogaty w Bogu. Mamy też bogacza i Łazarza. Też bogacz przedstawiony jest jako ten, który cierpi za to, jak wyglądało jego życie. Albo w historii bogatego młodzieńca, który nie chciał pójść za Jezusem, bo nie chciał porzucić swojego bogactwa. Łukasz podkreślał też rolę kobiet. W tej Ewangelii mamy wspomnianych 10 kobiet, o których nie ma mowy w innych Ewangeliach, więc Łukasz jakoś skupiał się na kobietach. Dodatkowo w 3 przypowieściach są jeszcze kobiety, których też nie ma w innych przypowieściach, u innych ewangelistów. A dodatkowo napisał tylko Łukasz o tym, że kobiety swoim majątkiem sponsorowały nawet służbę Jezusa i apostołów. Więc tylko Łukasz był skłonny do tego, żeby to przyznać, że kobiety finansowały służbę Jezusa i apostołów. W tej Ewangelii mamy też wyjątkowe opisy modlitwy Jezusa. Na 9 modlitw, o których wspomina ta Ewangelia, 7 z nich występuje tylko w tej Ewangelii. Nie ma ich u pozostałych ewangelistów. I ten pierwszy etap ziemskiej służby Jezusa polegał na nauczaniu, na uzdrawianiu chorych, na wskrzeszaniu zmarłych, na wyganianiu demonów. Jezus odpuszczał grzechy tym, których społeczeństwo uznawało za niegodnych, za takich grzeszników, którzy nie zasługują na wybaczenie. Rozmnażał pokarm dla tych, którzy zgromadzili się, żeby słuchać Jego słów. I to ostatnie miało miejsce w 9 rozdziale. I ten 9 rozdział jest takim przełomem w całej księdze. To jest taki centralny punkt, który zmienia narrację. Bo to tutaj Piotr wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, że jest Chrystusem. I tuż potem Jezus zapowiedział pierwszy raz, że musi pójść do Jerozolimy, żeby zostać zabity, że tam musi zginąć. To w tym rozdziale mamy opis przemienienia Jezusa, tej transfiguracji,
to w tym rozdziale zaczęła się droga do Jerozolimy. Więc to jest rozdział, który zmienia narrację z tej ziemskiej służby Jezusa na podróż do Jerozolimy. I ta podróż była opisywana też przez innych ewangelistów. Też bardzo długie były te opisy, ale akurat Łukasz zawarł największy opis tej podróży. I w trakcie tej podróży Jezus nauczał, Jezus mówił przypowieści i Łukasza mamy kilka przypowieści, których nie ma w innych ewangeliach. Na przykład o dobrym Samarytaninie, o synach marnotrawnych, czy też o synu marnotrawnym, chociaż bardziej pasuje chyba nazwa o synach marnotrawnych, czy o faryzeuszu i celniku. Więc kilka takich przypowieści, które no, my znamy bardzo dobrze, było tylko u Łukasza. I ostatnia część Ewangelii Łukasza to są wydarzenia dziejące się w samej Jerozolimie i to jest ostatni dzień życia Jezusa plus to, co działo się między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem. I te wydarzenia były wiele razy zapowiadane. Wiele razy prorocy, sam Jezus do tego się odwoływał, że coś takiego musi nastąpić, że musi pójść do Jerozolimy i tam musi zginąć. I to też pokazuje, że Ewangelie nie są zwykłą biografią człowieka. To nie jest biografia, która ujmuje całokształt życia człowieka, bo wtedy mielibyśmy wiele historii z dzieciństwa. To jest historia, która opisuje najważniejsze rzeczy, te rzeczy, które wypełniły zapowiedzi Starego Testamentu. I dlatego skupiały się na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, bo to jest kulminacja, to jest najważniejsza część życia Jezusa. My także od tamtego czasu skupiamy się właśnie na tym. To jest sedno, ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To jest to, do czego jesteśmy wzywani, żeby to ogłaszać. I widzimy to także u Łukasza, bo na końcu widzimy, że Jezus zostawił swoich uczniów z pewną misją. Bo obiecał im, że otrzymają Ducha Świętego, a potem mieli głosić wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów w imieniu Jezusa. Więc to jest ten wielki nakaz misyjny, który znamy z Mateusza, który jest tutaj u Łukasza w takiej formie. I Łukasz napisał o tym wszystkim Teofilowi, dostojnemu Teofilowi. Nie wiemy dokładnie, kim był ten człowiek. Samo to imię oznacza albo miłujący Boga, albo przyjaciel Boga. Jest możliwe, że to był pseudonim, który był użyty, żeby chronić tego człowieka, żeby dla jego bezpieczeństwa. Bardzo możliwe, że był jakimś wyższym urzędnikiem, bo to słowo dostojny było używane właśnie wobec wyższych urzędników, osób o wyższym statusie społecznym. Tak Paweł zwracał się na przykład do namiestników Feliksa i Festusa. Więc mogła to być taka grzecznościowa forma podkreślająca jego status, a to samo imię mogło rzeczywiście służyć jego ochronie po to, żeby ktoś inny nie dowiedział się, że to do niego kierowane są te słowa. I to był raczej już nawróconą osobą. Możliwe, że jego imię było nadane po nawróceniu, jako taki pseudonim. I czytamy tam, że przeszedł jakąś formę wprowadzania do chrześcijaństwa. To jest taki zwrot wyłożone słowa lub też odebrana nauka. Po grecku to jest katechetes logon. To już tam brzmi jak katecheza i słusznie. Miał jakąś katechezę, jakieś nauczanie. A Łukasz uważał, że Teofil potrzebuje jeszcze ugruntowania, że powinien nabierać pewności, przekonania do wiarygodności wydarzeń, które on opisał, do tych wydarzeń, które wypełniły się w tamtym czasie. Bo Łukasz nie pisał Teofilowi, że jego Ewangelia jest jakąś opowieścią, ciekawą opowieścią z morałem, taką, dzięki której poczuje się lepiej. Łukasz podkreślił, że historia o zmartwychwstałym Jezusie ma solidne podstawy. I to było dla niego istotne, żeby to podkreślić, żeby Łukasz wiedział, żeby Teofil wiedział, że Łukasz tego nie wymyślił. Bo to nie jest żadna cnota wierzyć komuś na słowo, szczególnie w sprawach tak wielkiej wagi. Więc Łukasz przedstawił, dlaczego można wierzyć w opisywane przez niego wydarzenia. Bo sam znał osoby, które swoim życiem, a często śmiercią potwierdzały, że Jezus jest żywym Bogiem. Więc to nie były zmyślone historie po to, żeby się wzbogacić albo zdobyć władzę nad wyznawcami nowej religii. I wiele osób wcześniej pisało, opisywało te same wydarzenia. A Łukasz wykonał rzetelną pracę, zbierając to wszystko razem i dzięki temu powstały dwa tomy takiego dokładnego, historycznego dzieła.
I chociaż to było adresowane do Teofila, to my dzisiaj też możemy to czytać, bo ta księga dotarła nie tylko do niego. Już kilka lat później apostoł Paweł cytował tę księgę w jednym ze swoich listów, więc ta księga już wtedy rozchodziła się po kościołach. My nie mamy oczywiście dostępu do oryginału, nie mamy dostępu do oryginału żadnej księgi biblijnej, ale podobnie jak inne księgi biblijne, i ta była wielokrotnie przepisywana. I to upewnia nas w tym, że to, co my dzisiaj mamy jako tekst biblijny, zgadza się z oryginałem. Bo są ludzie, którzy porównują te wszystkie kopie. Porównują je ze sobą, a to pokazuje, że rzeczywiście możemy być pewni tego, co było w oryginale. Nie wiem, jak to jest dla Ewangelii Łukasza, ale dla całego Nowego Testamentu mamy dzisiaj prawie 6 tysięcy dostępnych rękopisów, czyli fragmentów kopii ksiąg biblijnych Nowego Testamentu. I to tylko w języku greckim. W innych językach jest tego ponad 25 tysięcy. Więc mnóstwo. Dla ponad połowy ksiąg Nowego Testamentu istnieją dzisiaj kopie z końcówki II wieku. Czyli jeżeli księga była napisana pod koniec I wieku, a wtedy powstały najpóźniejsze księgi Nowego Testamentu, to ich kopie, najwcześniejsze kopie są z reguły z końcówki II wieku, więc niecałe 100 lat minęło i mamy już kopię tych dokumentów. To może nie wiemy, co to oznacza, ale porównamy to sobie z innymi dziełami starożytnymi, to nie ma takiego, który może się z tym porównywać. Na drugim miejscu jest Iliada Homera. Iliada Homera ma ponad 1000 rękopisów, ale najwcześniejsze pochodzą z około 500 lat po powstaniu tego dzieła. Więc Nowy Testament 100 lat, Iliada Homera 500 lat. W tym czasie Nowy Testament był już zebrany w całość. Były już wszystkie księgi zebrane, całości tych ksiąg zebrane w kodeks synajski z IV wieku, czyli niecałe 300 lat po powstaniu oryginałów. Wiem, że to jest wiedza techniczna, ale to też pozwala nam upewnić się co do wiarygodności, rzetelności, że to, co mamy, było tym, co było w oryginale. Bo świat próbuje podważać wiarygodność Słowa Bożego. Na przykład wskazując na pozorne sprzeczności. Są takie fragmenty biblijne, które zestawiając je razem, mogą się wydawać, że coś tu się nie zgadza. Weźmy na przykład dekalog, jedno z przykazań czci ojca i matkę swego. I Łukasza 14:26, które mówi, że uczeń Jezusa ma mieć w nienawiści ojca i matkę. No jak to pogodzić? Tutaj czcić, tu nienawidzić. No jeżeli ktoś nie chce poddać się Bogu, no to nie będzie szukał wyjaśnienia, a po prostu chodzi o to, że nasz stosunek do Boga ma być tak wielokrotnie mocniejszy, jego miłość do nasza miłość do Niego ma być tak mocniejsza od miłości do ludzi, że ta miłość do ludzi ma się jawić, ma wyglądać jak nienawiść. To jest taki hebraizm użyty w tym miejscu. A jeżeli ktoś no nie chce poznać, dlaczego tak to zostało zapisane, no to można zawołać, Boga nie ma. Ludzie to wymyślili. To jest sprzeczność. Są też ludzie, którzy próbują mówić, że Bóg tak istnieje, ale Biblia, no to są takie ludzkie myśli o Bogu. To jest szczególnie wygodne, kiedy no, pewne części Biblii nam się nie podobają. I taki pogląd stał się dosyć popularny w XIX wieku, tutaj z różnych powodów, między innymi pod wpływem oświecenia, teorii ewolucji, krytyki biblijnej. Pojawiło się wielu takich liberalnych teologów, między innymi w Niemczech na Uniwersytecie w Tübingen byli tacy profesorowie, którzy tak wpłynęli na jednego archeologa, który nazywał się William Ramsey, że on zwątpił w wiarygodność Nowego Testamentu. W szczególności wątpił w historyczność i dokładność Łukaszowych dziejów apostolskich, ale nie zostawił tego tematu, tylko udał się w teren i zbadał ten temat. I to, co odkrył, zupełnie zmieniło jego nastawienie. Bo te odkrycia Ramseya pokazały mu, że dzieje apostolskie są wierną relacją historyczną. On wcześniej myślał, że dzieje apostolskie musiały powstać najwcześniej w II wieku po Chrystusie, bo według niego źle opisywały czasy, czy dopisywały, że używały pojęć, których wtedy nie było, albo innych pojęć niewłaściwych. Ale kiedy zbadał ten temat, okazało się, że Łukasz rzeczywiście dokładnie oddał realia tamtych czasów. I William Ramsey stwierdził nawet, że Łukasz jest historykiem pierwszej rangi,
że powinno się go umieścić obok największych historyków. A dzisiaj przyjmujemy już, uznaje się, że dzieje apostolskie powstały w latach 60. po Chrystusie, czyli nie w II wieku, ale w latach 60. a Ewangelia Łukasza powstała kilka lat wcześniej. Więc wiara opiera się na solidnych podstawach, na podstawach, które możemy zweryfikować. Nie matematycznie, bo to nie jest ta dziedzina, ale właśnie historycznie. Przez porównanie dostępnych źródeł, tych tysięcy rękopisów. Przez to, jak wiernie oddają czasy, które opisują. Nawet wbrew obecnemu stanowi wiedzy o tamtych czasach. Bo jest wiele takich sytuacji, w których Biblia opisuje istnienie tego czy innego miasta, króla albo narodu, a naukowcy nie wiedzą jeszcze o ich istnieniu. Potem się okazuje, że ten naród, ten król, to miasto zostało odkryte. Tak było na przykład z ludem Chetytów, Chetyci to w Pięcioksiągu, w Księgach Mojżeszowych. Przez stulecia wspominała o nich tylko Biblia. Historycy zaprzeczali, że taki lud kiedykolwiek istniał. I ta wiedza zmieniła się dopiero na początku XX wieku. I świat nauki uznał, że faktycznie istniał lud chetycki i istniał język chetycki. Świadectwo Słowa Bożego jest ze sobą spójne. A to sprawia, że Łukasz nie mógł po prostu wymyślić całej historii. Nie mógł sobie nawet pozwolić na lekkie modyfikacje, bo takie oszustwo mogłoby być na jaw. Skoro wielu spisało te wydarzenia, to ktoś mógł powiedzieć: sprawdzam, co inni napisali. Skoro żyli jeszcze naoczni świadkowie, ktoś mógł powiedzieć: tak nie było, ja tam byłem, widziałem, tak nie było. Ale relacje czterech ewangelistów są ze sobą spójne. I spójne są też zresztą Nowego i Starego Testamentu. Chociaż wszystkie te księgi były pisane przez około 40 różnych autorów na przestrzeni ponad 1500 lat. To nie byłoby możliwe, gdyby nie prowadził tego Duch Święty. I faktycznie autorzy biblijni rozpoznawali, że pozostali autorzy pisali pod natchnieniem Ducha Świętego. Uznawali księgi innych autorów jako część Pisma. Na przykład apostoł Paweł cytował Ewangelię Łukasza w swoim liście do Tymoteusza. Czyli w Księdze Nowego Testamentu jest cytat z innej Księgi Nowego Testamentu, który uznaje tamtą księgę za pismo, za część pisma. To pojawia się w 1 Tymoteusza 5,18, gdzie Paweł cytował właśnie Ewangelię Łukasza słowami: gdyż pismo mówi, czyli nazwał Ewangelię Łukasza częścią pisma. Gdyż pismo mówi, godzien robotnik swojej zapłaty. I sam Paweł w kolejnym liście do Tymoteusza napisał, że każde pismo natchnione jest przez Boga. Więc nazwał Ewangelię Łukasza pismem i napisał, że każde pismo natchnione jest przez Boga. Więc uważał, że Łukasz był natchnionym przez Ducha Świętego. I wszystkie te informacje o rzetelności Łukasza, o dokładnym badaniu przez niego źródeł, są bardzo istotne. Dlatego Łukasz o nich napisał na początku, ale na nic by się to nie zdało, gdyby nie stał za tym Pan Bóg. To On jest autorem objawienia. Dlatego my możemy dzisiaj z przekonaniem powiedzieć, że wierzymy w relacje z ewangelistów, że wierzymy w cudowne narodziny, bezgrzeczne życie, zasadną śmierć za nasze grzechy i zmartwychwstanie Jezusa. Bo sam Bóg natchnął autorów ksiąg, którzy opisali te wydarzenia. I sam Bóg zachował ten tekst do naszych czasów. Mamy go nawet dostępnego w naszym języku. I sam Bóg otwiera nasze oczy na prawdę Ewangelii. Niech robi to tak, że kiedy my będziemy studiować dalej Księgę Łukasza. Amen.